Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Do dalszego studium. Modlitwa jest oddechem duszy, jest tajemnicą duchowej mocy. Żadne inne środki łaski nie mogą jej zastąpić, a zdrowie duchowe jest od niej uzależnione. Modlitwa sprawia, że serce pozostaje w bliskim kontakcie ze źródłem życia oraz wzmacnia ścięgna i mięśnie doświadczenia religijnego. Nawet jeśli nie otrzymujemy dokładnie tego, o co prosimy i w czasie, o którym o to prosimy, wciąż powinniśmy wierzyć, że nasz Pan wysłuchuje i że odpowiada na nasze modlitwy. Jesteśmy istotami tak błądzącymi i tak krótkowzrocznymi, że czasem prosimy o rzeczy, które nie byłyby dla nas błogosławieństwem i nasz niebiański Ojciec swojej miłości odpowiada na nasze modlitwy, dając nam to, co będzie dla nas najwyższym dobrem. Sami pragnęlibyśmy tego, gdybyśmy wzrokiem oświeconym przez Boga mogli widzieć rzeczy takimi, jakie są naprawdę. Gdy wydaje się nam, że nasze modlitwy są niewysłuchane, powinniśmy trzymać się obietnicy, ponieważ czas odpowiedzi na pewno nadejdzie i otrzymamy błogosławieństwo najbardziej nam potrzebne. Jednak twierdzenie, że sposób udzielenia odpowiedzi będzie taki, jak sobie życzymy, i że otrzymamy dokładnie to, o co prosimy, jest zarozumiałością. Bóg jest zbyt mądry, aby błądzić i zbyt dobry, aby odmówić czegokolwiek dobrego tym, którzy żyją prostolinijnie. Zatem nie obawiaj się Mu zaufać, choćbyś nawet nie widział natychmiastowej odpowiedzi na swoje modlitwy. Pytania do dyskusji. Co odpowiedziałbyś komuś, kto zapytuje, po co się modlić, skoro Bóg i tak wie wszystko z wyprzedzeniem? Drugie. Kto z nas czasami nie zmagał się z kwestią odpowiedzi na modlitwy? Na przykład, gdy ktoś modli się, by w czasie podróży nie zepsuł mu się samochód i gdy samochód się nie zepsuje, przypisuje to wysłuchanej modlitwie. I dobrze. Ale co powiedziałbyś komuś, to modlił się, by jego dziecko nie zmarło, a jednak ono zmarło. Jak możemy to zrozumieć? Czy możemy? Czy jaką rolę odgrywa Duch Święty w naszych modlitwach? 4. Wyobraź sobie, że ktoś przychodzi do ciebie i mówi, czy możesz mnie nauczyć modlić się? Jak powinienem się modlić? Dlaczego powinienem się modlić? Czego powinienem oczekiwać, gdy się modlę? A czego nie powinienem oczekiwać? Jak odpowiedziałbyś na to pytanie? Podsumowanie. Niewątpliwie jest wiele aspektów modlitwy, których nie rozumiemy, ale ci, którzy się modlą, jedno wiedzą na pewno. Modlitwa zmienia twoje życie i to na dobre. Dziękuję.